Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Zaproponowany poselski projekt przewiduje wprowadzenie do przepisów proceduralnych normujących postępowanie karne oraz postępowanie w sprawach o wykroczenia rozwiązań dających możliwość osobie pokrzywdzonej przestępstwem lub wykroczeniem ustanowienia swoim pełnomocnikiem w postępowaniu nie tylko adwokata albo radcy prawnego, ale także osoby dla niego najbliższej. Co istotne, projekt eliminuje pełnomocnika będącego osobą najbliższą dla pokrzywdzonego z zakresu regulacji odnoszących się do szczególnych obowiązków pełnomocników wyłanianych z grona adwokatów i radców prawnych. Trzeba przyznać, że propozycje zmian są różnie oceniane i to w gronie osób pochodzących z tego samego środowiska zawodowego, na przykład prokuratorów. Bo jak inaczej traktować stwierdzenie Krajowej Rady Prokuratury, że brak fachowości osób reprezentujących strony procesu, w domyśle osób najbliższych, może stwarzać nierówność między stronami, gdy jednocześnie, zdaniem prokuratora generalnego, pokrzywdzony może mieć szerokie spektrum pomocy, bo, cytuję, umocowanie w charakterze pełnomocnika, adwokata lub radcy prawnego przez pokrzywdzonego, który dysponuje już pełnomocnikiem będącym dla niego osobą najbliższą, powinno być dopuszczalne zarówno mocą upoważnienia udzielonego przez pokrzywdzonego, jak i z urzędu. Zatem możliwość skorzystania jednocześnie z pomocy osoby najbliższej, profesjonalnego pełnomocnika, wzmacnia, a nie osłabia stronę. Zdaniem prokuratora generalnego korzyści związane z udziałem pełnomocnika w postępowaniu polegają również na udzieleniu pokrzywdzonemu wsparcia o charakterze decyzyjnym lub emocjonalnym, szczególnie gdy osoba pokrzywdzona z uwagi na starszy wiek lub cechy osobowe wykazuje nieporadność. Ale w tym miejscu Sąd Najwyższy z kolei przypomina o istnieniu artykułu 51 paragraf 3 KPK, i trudno się z tym nie zgodzić, w którym to przepisie jest wyraźnie powiedziane, że jeśli pokrzywdzonym jest osoba nieporadna, szczególnie ze względu na wiek lub stan zdrowia, jego prawa może wykonywać osoba, pod której pieczą pokrzywdzony pozostaje. Zdaniem Sądu Najwyższego w obowiązującym stanie prawnym funkcjonują już przepisy służące zapewnieniu pokrzywdzonemu odpowiedniej reprezentacji procesowej. Wysoka Izbo, przytoczyłam te opinie. Przyznam, że widoczne jest tu w tym miejscu, że te oceny nie są równoznaczne. Ale zdecydowanie uważam, że wskazane jest skonfrontowanie tych ocen i wypracowanie jednolitego stanowiska, które doprowadziłoby do w pełni konstruktywnych wniosków. Dlatego zdaniem Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej projekt jak najbardziej trzeba skierować do dalszych prac. Dziękuję.